Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech Cię Pan broni, nie przyjdzie to nigdy do Ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie, z mego powodu znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat wyzyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Oto słowo Pańskie. Dziękuję za czytanie. Ogólnie super wychodzą czytania na tej mszy. Proszę o osobę z Kościoła, ale też chciałbym zapytać o służbę liturgiczną. Uwaga! Rozpocznę kazanie żartem. Nie wiem, czy mi wyjdzie. Ale od razu mam taką uwagę, bo już nie jeden raz w Polsce za żartowanie jestem opieprzony. A w Stanach, jak ksiądz przygotowuje kazanie, to musi zacząć żartem. Warto jeździć po świecie, żeby zaobserwować, jak różnie ludzie funkcjonują. I teraz uwaga, żart. Pewna pani mówi, kurczę, wchodzę do kościoła, a tam śpiewają Witaj Królowo. Chyba tam wrócę jeszcze. Dobre? Idealny do dzisiejszego tematu, bo to dzisiaj temat jest bardzo poważny. Otóż ten niewinny żart mówi o ważnej zasadzie, że chodzimy do kościoła, uczestniczymy w tym wszystkim, układamy sobie to w głowie, ale należy raczej przyjąć, że nasze pojęcie o Bogu, o wierze, o modlitwie, o kościele, to jest jeden wielki chrzan. Tak jak w tej zacytowanej żarcie kobiecie, nam się to wszystko układa jakoś. Słowo jakoś, że nam się to układa, jest bardzo adekwatne, właściwe. Innymi słowy, zalecałbym, aby do swoich poglądów religijnych mieć daleko idący dystans, bo nie wiadomo, co się na to składa. Nie wiem. Przychodzimy do kościoła, na tym słyszy to, drugi tamto, połączy z tym, połączy z tamtym. Nie wiadomo, co to jest. Dlatego warto sobie przedefiniować, co to znaczy być człowiekiem wierzącym. Nie wiem, czy wiecie, że w kościele katolickim jest taki pogląd, że jesteśmy najbliżej prawdy o Bogu. A teraz uwaga, przetłumaczę wam. Nie, że my mamy najlepsze teorie na temat Boga, ale mamy najwięcej źródeł, żeby Go poznać. Innymi słowy, prawda w Kościele
prawda poszukiwań, a nie prawda twierdzeń. Oczywiście twierdzenia są potrzebne, ułatwiają nam myślenie, ale nie istnieją statyczne koncepcje Boga, że ktoś raz sobie coś ukaże w głowie i tak musi być. Nie istnieje coś takiego. To, o czym mówię, to referuje wam jedną z konstytucji Soboru Watykańskiego II, gdzie właśnie ten wątek również był po raz kolejny analizowany. Tak mamy w Kościele dostęp do źródeł wiedzy o Bogu, ale nie mamy Boga. Bóg jest większy niż wszystko, co znamy, możemy pojąć. Możemy Go jedynie szukać. I druga dykteryjka, którą chciałbym zbudować to dzisiejsze kazanie. W Polsce na gwiazdę zaczyna wyrastać pewien fizyk teoretyczny, który zajmuje się fizyką kwantową. I ostatnio słyszałem z nim rozmowę. No i ta dziennikarka zaczyna go tam podpytywać. I ona mówi, no tak, ale my się uczymy takiej fizyki, a tutaj jest w pana książce. Nie wiem, czy wiecie, że są różne odsłony fizyki. Ta newtonowska na przykład, spada jabłko, mierzane, popchnę to, jedna siła, druga siła, newtonowska. Einsteina. I pojawia się zadziwiająca sytuacja dotycząca tego, że prędkość świata jest ograniczona. Są jeszcze inne parametry. Fizyka kwantowa. Gdzie wszyscy myśleli, że atom składa się tak jak system planetarny. To jest kuleczek w środku protonów i kuleczek wokół. Ale nie składa się. Składa się jedynie z prawdopodobieństwa zaistnienia. Nie dlatego podpytuję, on mówi, no tak, ale my ucząc trochę przekłamujemy rzeczywistość. A potem ją systematycznie odkłamuje. Dziennikarka pyta się, co to znaczy. On mówi, to tak jak z dziećmi, które idą do przedszkola. Dzieciom mówi się, żeby słuchały przedszkolanki. Ale kto z dorosłych słucha przedszkolanki w swoim życiu? Na tamtym etapie to jest wystarczające. No oczywiście przedszkolanki słucha jej mąż, jej dzieci, no ale to już żartujemy teraz. Innymi słowy, powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że na różnych etapach naszego życia byliśmy uczeni naszej wiary, teologii na miarę naszych możliwości. Opowieść o Bogu w szkole, szczególnie dużo osób uczy się przy okazji pierwszej komunii świętej, jest na miarę umysłu dziecka. I w niej jest trochę prawdy. Ale z biegiem czasu musimy trochę więcej o Bogu poznać z innego poziomu. I potem znowu, i potem znowu. To, z czym najczęściej ja się spotykam, to z umysłami, w których to wszystko zlewa się w jedną całość. Czyli wiedza na poziomie dziecka, dziecku mówi się na przykład, się mówi, czyli mówić pacierz, recytować, ale to raczej powinien medytować, czyli czytać, zastanawiać się. Marzyć do kościoła, tak musi dziecko, a dorosły bardziej pyta się, co ja tam będzie. Dziecko mówi się, Bóg sędzia sprawiedliwy. Dorosły pyta się, ale nie rozumiem, kim jest Bóg. Więc warto mieć z tego powodu również bardzo duży dystans do tego, co mamy w głowie, bo nie mamy pojęcia,
z jakich kawałków to składamy. Jeżeli sami nie zaczęliśmy studiów na ten temat. Jest kilka podstawowych cech osób, które ze mną pracują, które w jakimś sensie wychowują. Oprócz tego, że uczę ludzi słuchać i uczę delikatności, wrażliwości w relacji z drugim człowiekiem, na pewno podstawową cechą jest to, że nie mówię ludziom, że mają mnie słuchać, tylko mówię, że mają studiować, czytać. Jeżeli ktoś z was by przyszedł do mnie zapytać się, jaką książkę mogę polecić, przykro mi, ale książki, które ja czytam, byłyby dla was super nieinteresujące. No, trudno, żebym ja w tym wieku, po tylu latach studiów, czytał to, co czyta laik. Wiadomo, że czytam zupełnie coś innego. Ale nikt nikomu nie broni tego, co ja robiłem, bo to było takiem. Szedłem do księgarni katolickiej i tak długo wędrowałem książkę, która się mnie zainteresowała. Obecnie jest bardzo dużo źródeł wiedzy. Innymi słowy, żeby wiedzieć, w co się wierzy, trzeba studiować. I to nie jest proces na chwilę. Ale tak jak opowiedziałem wam o tej definicji przypomnianej na Soborze Watykańskim II, jesteśmy blisko prawdy, o ile jej szukamy, bo nie jesteśmy jej właścicielami. W związku z tym, jeszcze raz powtórzę, że warto mieć dystans do swoich pojęć dotyczących Boga i religii. Warto te 15 minut dziennie, żeby poświęcić na studium. 15 minut dziennie to może jest bardzo mało, ale zawsze 15 minut dziennie. Czy fragment książki, czy w internecie sobie coś znaleźć. Ważne, żeby mieć świadomość, że większość dzieł, na które traficie, będzie miało charakter subiektywny. To będzie opowieść jakiegoś duchownego, jakiegoś specjalisty, w której on próbuje pokazać jedną stronę rzeczywistości. I trzeba tych stron przestudiować więcej, żeby sobie dorobić własne zdanie, żeby to rozumieć. No i teraz finał. Bo zdradzę wam, że z czegoś czasu mówię, z czym ja przychodzę do was. Otóż tak samo jak ten profesor fizyki kwantowej, który jest popularyzatorem niesłychanie skomplikowanej wiedzy, opartej na nieintuicyjnej matematyce. Nie da się tego za pomocą naszych pojęć życia codziennego zrozumieć. Ja do was przychodzę z poziomu niesłychanie zaawansowanej teologii. I próbuję wam, tak jak ten jeden wątek konstytucji Watykańskiego, przyjść i opowiedzieć prostym językiem. Jakiś czas temu postanowiłem, że nie będę zatrzymywał tego nauczania, tej opowieści o dobrej jakości teologii, wiedzy, tylko dla wybranych grup. Bo większość nie ma kiedy trafić na dobrej jakości wiedzy. Natomiast to jest dobra, tak dobra jakości wiedza, sprawdzona, ale za nią się kryje zachęta do studium nad. Można więc powiedzieć, że katolik praktykujący to katolik studiujący, który chce zrozumieć. Pomyślcie sobie, jak funkcjonują związki. Ludzie się poznają, coś ich w sobie zachwyca.
Ale większość z tego, co ich zachwyca, jest tylko projektowaniem drugiej osoby. Kiedy ludzie są już razem dłużej, zaczynają poznawać siebie bardziej tak bezpośrednio. Ale to nieprawda. Bo ledwo coś poznają, ta osoba już się zmienia. To nieprawda, bo w tej osobie się już coś zmienia. To się nigdy nie kończy. Związek kończy się wtedy, kiedy ludzie przestaną chcieć siebie poznawać. Jeżeli tak jest w związku, to tym bardziej tak jest z Bogiem. Ja zawsze ze zdziwieniem słucham ludzi, którzy uważają, że wiedzą. Na przykład wiedzą, jaki jest Bóg. Szczękam ją. To jest bluźnierstwo. Że Bóg zamyka się w tym, że jakiś człowiek to wie. I on za to Boga. To bluźnierstwo. On może cokolwiek doświadczyć Boga. Natomiast Bóg nie jest tak prosty, prymitywny, jak te pomysły na Niego. Dlatego ja mam taką zasadę, którą dawno temu wypracowałem, dawno temu, że coś wiem, coś jest na studiowałem, po czym to kwestionuję i zaczynam znowu szukać na nim. Dlatego na przykład, kiedy mówię do was kazania, będą trudne tematy. Mogę czasami powiedzieć wam, że trwa dyskusja w Kościele i są różne głosy na ten temat. Papież Franciszek przypomniał w swojej pierwszej encyklice, że w Kościele powinno być dużo dyskusji. I nie w każdej instytucja Kościoła musi się wypowiadać. Bo my szukamy, a nie zapuszczamy Boga. No to mniej więcej od dowcipu do głębokiej teologii. Pamiętajcie, nasze rozumienie wiary jest tylko narzędziem, które powinno nam ułatwić spotkanie z Bogiem. A nie zastępuje spotkania z Bogiem. Jeżeli ktoś upiera się, że wie, jaki on jest, mogę wam zapewnić, że on się z nim nie spotka. Bo nie ma tam dla niego miejsca. Jezus mówi, szukajcie, a znajdziecie. I to jest definicja naszej wiary. Wierzę